Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Redzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a dzisiaj zapraszam na szydełkowy tutorial, w którym przerobimy taki sympatyczny szydełkowy kwiatek, który wykorzystałam właśnie w moich szydełkowych kolczykach wykonanych z kordonka i przerobionych na szydełeczku o grubości 2. Zapraszam na tutorial. A ja już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego wzoru w formie kwiatuszka, który można wykorzystać jako właśnie kolczyk na szydełku, więc ja wykonałam ten wzór z kordonka, o to jest taka cieniutka nitka i wykonałam je na szydełeczku o grubości 2, tym razem troszeczkę grubsze szydełeczko. Ten wzór po zblokowaniu jest w miarę sztywny, oczywiście jeżeli wykrochmalicie, to jeszcze ten wzór będzie sztywniejszy, no ale to daje takie w miarę sympatyczne kolczyki. Więc ten wzór jest bardzo prosty i oczywiście taki kwiatuszek można wykorzystać jako naszywkę również do kolorowych wzorów. Można przerobić w dwóch różnych kolorach, więc tutaj można rzeczywiście puścić wodze wyobraźni i wykorzystać własną kreatywność, a ja pokażę już Wam powoli, jak przerabiamy taki wzór. Więc zaczynam od zawiązania takiej pęteleczki, przez którą przeciągam szydełko, o w ten sposób. No i teraz zaczynam od przerobienia rządku bazowego, który składa się z 8 oczek łańcuszka w tym przypadku, czyli przerabiam 8 oczek łańcuszka. No i właśnie tutaj taką mam małą uwagę, ten wzór świetnie nadaje się dla osób początkujących czy rozpoczynających przygodę z szydełkowaniem, więc będzie to okazją do przećwiczenia różnych szydełkowych oczek. No i punktem wyjścia jest oczko łańcuszka, które przerabiam w ten sposób, że chwytamy tutaj niteczkę i przeciągamy przez to kółeczko. I o, w ten sposób mamy, tworzy się kolejne kółeczko, przez które, może tutaj pokażę od góry, znowu chwytamy nitkę i przeciągamy. No i w ten sposób już mamy dwa takie oczka łańcuszka. Teraz jeszcze potrzebne nam będzie kolejne, czyli trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme oczko łańcuszka, które zamykamy tutaj w kółeczko. O, to jest takie typowe rozwiązanie stosowane w szydełkowych serwetkach, czy właśnie w takich motywach ozdobnych. Zamykamy i szczepiamy oczkiem ścisłym zamykającym, czyli po prostu zszywamy końcówki. No i tutaj mamy o takie kółeczko, no i to kółeczko będzie nam, jest takim motywem wyjściowym. Można to kółeczko w kolczykach uzyskać troszkę inaczej, można po prostu owinąć nitkę wielokrotnie wokół palca i później obtoczyć tą nitkę owiniętą wokół palca oczkami takimi jak półsłupki, czy tutaj Wam pokażę takie oczko, które nazywa się po polsku półsłupkiem z narzuceniem albo podwójnym półsłupkiem, a po angielsku, w angielskich rozpiskach wzoru znajdziecie je pod oznaczeniem HDC, czyli Half Double Crochet, czyli jakby taka połowa, czyli połowa słupeczka. No i zaczynamy okrążenie od przerobienia dwóch oczek łańcuszka. To jest taki równoważnik, jeżeli chodzi o wysokość właśnie takiego półsłupka z narzuceniem. No i ja jednocześnie staram się schować tutaj niteczkę. No i właśnie przerabiamy tutaj to pierwsze okrążenie w ten sposób, składające się z półsłupków z narzuceniem w ten sposób, że narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod tym tutaj, czy przechodzę przez środek tego kółeczka, które dopiero co stworzyłam, wyciągam nitkę i teraz znowu dobieram sobie nitkę i przeciągam ją przez te wszystkie narzucenia, które mam właśnie na szydełku, czyli przez trzy narzucone nitki i jeszcze raz. Teraz może powoli, o, odsunę te kolczyki, więc narzucam nitkę na szydełko. Tutaj jednocześnie będę chować tą nitkę z początku i przechodzę szydełkiem pod tym kółeczkiem, wyciągam nitkę. W ten sposób mam trzy takie nitki narzucone na szydełko, dobieram sobie nitkę i przeciągam ją przez te trzy narzucenia. I to jest takie oczko, które nazywa się półsłupkiem, ale półsłupkiem z narzuceniem i jest troszeczkę wyższe od takiego klasycznego półsłupka, a po angielsku to jest właśnie HDC, czyli Half Double Crochet, czyli narzucam nitkę i wyciągam. I przeciągam nitkę, o, i w ten sposób mam kolejny taki półsłupek z narzuceniem i właśnie tutaj w tym moim kolczyku mam 8 takich płateczków, więc ten mój pierwszy obwód składa się z 16 takich półsłupków z narzuceniem. Muszę mieć tutaj 16 oczek po to, żeby w kolejnym okrążeniu podzielić je na 8 płatków, czyli po prostu, no, jak się pewnie domyślacie, tutaj nie ma jakichś skomplikowanych obliczeń matematycznych. W drugim okrążeniu, w kolejnym okrążeniu właśnie na co drugim płatku będę przerabiać właśnie taki ozdobny płatek, czyli po prostu z 16 oczek przejdę do 8 płatków, a więc w co drugim takim oczku będę wbijać płatek. No i teraz, żeby tutaj przyspieszę troszeczkę, żeby dokończyć to okrążenie, bo ja jednocześnie cały czas chowam
tą nitkę z początku, w ten sposób ona zostaje schowana już na początku robótki i nie będziemy musieli o niej myśleć na koniec. No i oczywiście od czasu do czasu warto policzyć sobie oczka, generalnie właśnie oczka w szydełku możemy policzyć bardzo prosto tutaj, bo widzimy, jeżeli nie liczymy ich w trakcie robótek, w trakcie przerabiania, to po prostu tutaj możemy przeliczyć, że to jest pierwsze oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste i te dwa pierwsze oczka jako trzynaste oczko, więc tutaj jeszcze pozostały mi do przerobienia trzy takie półsłupki z narzuceniem, czyli czternaste, piętnaste i odwijam nitkę i szesnaste takie oczko, szesnasty półsłupek z narzuceniem. No i teraz szczepiam końcóweczki, żeby zamknąć to okrążenie. Zobaczcie, o, żeby tutaj nie było takiego rozstrzelenia, po prostu zamykam to okrążenie. Ale teraz pamiętacie, na początku okrążenia nie przerobiłam półsłupka z narzuceniem, tylko przerobiłam dwa oczka łańcuszka, które są takim jego równoważnikiem. A chodzi o to, żeby ten wzór tak w miarę fajnie szedł, więc teraz muszę odnaleźć to drugie oczko. O, to pierwsze oczko, czy ten zamiennik półsłupka z narzuceniem składa się z dwóch oczek łańcuszka, a więc odnajduję to drugie oczko łańcuszka i po prostu przeciągam nitkę w ten sposób, zszyłam. Zszyłam początek z końcem okrążenia. Tutaj jeszcze nie do końca schowałam tą nitkę, ale mogę ją z powodzeniem w zasadzie uciąć ten nadmiar nitki na początku. No ale właśnie, przede wszystkim mam przerobione takie pierwsze okrążenie bazowe, okrążenie złożone z 16 oczek, które w kolejnym okrążeniu wykorzystam do przerobienia takich płateczków. No i właśnie, jak przerabiam te płateczki? A więc te płateczki tutaj są niczym innym jak słupeczkami, ale nie przerobionymi do końca, tylko szczepionymi u góry. Ja tutaj połączyłam je u góry, ten wzór można przerobić troszeczkę bardziej w formie wypukłej, przerabiając na przykład popcorny, ale to może innym razem pokażę powoli, jak przerabiamy popcorn. Natomiast ja tutaj przerobiłam takie płateczki na płasko w postaci właśnie słupeczków połączonych razem. Więc wychodząc z tego punktu zakończenia naszej robótki, naszego poprzedniego okrążenia, przerabiam znowu dwa oczka łańcuszka, które są takim równoważnikiem pierwszego przerobionego do połowy słupka. Teraz w tym samym oczku wbijam jeszcze cztery kolejne takie słupeczki przerobione do połowy, czyli drugi słupek, teraz trzeci słupek, o, słupek, czyli oczko, w którym narzucam nitkę na szydełko, wbijam się i wyciągam tą nitkę, o, i robię jedno przeciągnięcie i drugie przeciągnięcie dorobię w momencie, kiedy będę miała już przerobionych tak do połowy pięć słupków, o. Jeszcze pokażę to powoli i jeszcze dokładnie to objaśnię, więc w tym momencie mam, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć nitek narzuconych na szydełko, czyli pięć słupków przerobionych do połowy i teraz dobieram nitkę i przeciągam przez te pięć oczek i w ten sposób jakby domykam te oczka i tak sobie myślę, że może tutaj troszeczkę przybliżę kamerkę. No i właśnie, teraz przerobię sobie, teraz tutaj jesteśmy w tym miejscu, teraz przerobię sobie taki łuk, malutki łuk, który pozwoli mi przejść do kolejnego takiego płatka i ten łuk składa się z trzech oczek łańcuszka, czyli przerabiam trzy oczka łańcuszka i teraz, pamiętacie, w poprzednim okrążeniu było 16 oczek, a chcę przerobić 8 płatków, czyli omijam ten drugi, to drugie oczko i wbijam się w trzecie oczko, czyli po prostu w co drugie oczko będę przerabiać taki płatek i przystępuję do przerabiania właśnie kolejnego płatka, czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy, teraz drugi słupek, narzucam nitkę, wbijam się w to samo oczko, przeciągam i dobieram sobie nitkę i przeciągam przez dwa przeciągnięcia i nie domykam tego oczka. I teraz trzeci taki słupeczek znowu przerabiam, czyli narzucam nitkę do połowy, wbijam się w łuku, wyciągam, dobieram nitkę, robię jedno przeciągnięcie i nie domykam tego oczka, tylko właśnie zaczynam, przerabiam kolejny słupek przerobiony do połowy. I tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze piąty taki słupeczek przerobiony do połowy i teraz dobieram nitkę i przeciągam przez te wszystkie oczka. W ten sposób, no to oczko tak troszeczkę jest, czy ten płatek jest troszeczkę taki zawężający się u góry i daje takie wrażenie płatka. I teraz trzy oczka łańcuszka, które będą stanowić takie przejście pomiędzy tymi płatkami, ale to przejście wykorzystam w kolejnym okrążeniu do stworzenia takiej właśnie kolejnej linii płatków. O. Czyli znowu, według tej samej zasady przeskakuję ponad jednym niezabudowanym oczkiem, po to, żeby była przestrzeń wolna między płatkami, po to, żeby one się tak fajnie wyróżniły. I teraz właśnie w kolejnym oczku wbijam się i
Mając narzuconą nitkę, przechodzę, wyciągam nitkę. Teraz dobieram nitkę i robię pierwsze przeciągnięcie, a słupek, czyli double crochet, składa się z dwóch przeciągnięć, ale nie robię tego drugiego przeciągnięcia, tylko od razu przystępuję do przerabiania drugiego słupka, który znowu kończę na jednym przeciągnięciu i czekam. Trzeci słupek, narzucam nitkę, wyciągam, dobieram sobie nitkę, robię przeciągnięcie i czekam. Trzeci słupek, czwarty słupek tym razem, dobieram nitkę i na jednym przeciągnięciu zatrzymuję się i jeszcze piąty taki słupek, o, w tym samym oczku robię pierwsze przeciągnięcie i w ten sposób mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć słupków czekających, a przerobionych do połowy i czekających na zakończenie, plus właśnie tutaj to oczko, z którego wychodziłam i teraz sobie narzucam nitkę i przeciągam i w ten sposób szczepiam tutaj te oczka i jeszcze przerobię do łańcuszek złożone z trzech oczek łańcuszka, no i właśnie w ten sposób, o, przerabiam taki jakby efekt, o, żeby uzyskać taki efekt takich płatków, no i przerabiam właśnie 8 takich płatków wzdłuż całej długości mojego okrążenia, czyli wiedząc, że miałam 16 oczek, co drugie oczko wbijając się powinnam dojść do 8 takich płatków. No i w ten sposób właśnie przerobiłam to okrążenie, w którym mam 8 płatków, jeszcze teraz domknę końcóweczki, czyli po prostu, o, zaczepiam u góry tego płateczka i przeciągam oczkiem ścisłym, zamykającym. Zobaczcie, o, domykam to okrążenie. To czasami wymaga troszeczkę, no, troszeczkę precyzji, ale właśnie w ten sposób mam zamknięte to okrążenie złożone z 8 płatków i teraz właśnie na tych łukach rozdzielających te 8 płatków przerobię kolejną serię 8 płatków, no i w tym celu. No i w tym celu właśnie przemknę się do tego łuku, o, przerabiając takie kolejne, o, czyli po prostu przechodzę pod tym łukiem, wyciągam i tutaj przeciągnę i jestem już w tym łuku, przerobiłam takie oczko ścisłe, żeby dojść do tego łuku i właśnie w tym łuku będę przerabiać płatek, no i ten płatek właśnie będzie się składać z najpierw rosnących do góry oczek, a później malejących, więc pierwszym oczkiem jest taki normalny półsłupek, który na początku okrążenia zastąpi jednym oczkiem łańcuszka. Teraz przerobię półsłupek z narzuceniem, taki, który pokazywałam na początku tego wzoru, czyli narzucam nitkę na szydełko, przechodzę potem moim łukiem, wyciągam nitkę i dobieram i teraz po prostu przeciągam przez te wszystkie narzucenia. Teraz przerobię sobie trzy słupeczki. Normalny słupek, czyli po angielsku to się nazywa double crochet, czyli oczko, w którym narzucam nitkę raz, a przeciągam później dwa razy, dobierając dwa razy nitkę, czyli przeszłam szydełkiem, wyciągam. Dobieram sobie nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram sobie nitkę, przeciągam drugi raz przez dwa narzucenia, czyli mam dwa przeciągnięcia double crochet. Jeszcze raz narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod łukiem, wyciągam tą nitkę, dobieram nitkę raz i dobieram nitkę dwa, za każdym razem przeciągając przez dwa narzucenia i trzeci taki słupeczek, raz, dwa przeciągnięcia. No i to były takie oczka rosnące do góry. Teraz jakby symetrycznie w odbiciu lustrzanym oczka malejące w dół, czyli znowu przechodzę i teraz, o, przeciągam nitkę przez trzy narzucenia, czyli przerabiam taki półsłupek z narzuceniem. I teraz taki normalny półsłupek, tutaj właśnie pokażę Wam normalny półsłupek, czyli po prostu bez żadnego narzucenia przechodzę szydełkiem pod robótką, wyciągam nitkę, o, i przeciągam. I zobaczcie, w ten sposób mam tutaj takie zestawienie oczek najpierw rosnących do góry, później malejących w dół i przeskakuję do kolejnego łuku rozdzielającego płatki. I tutaj podobnie, przerabiam półsłupek, czyli przeciągam nitkę, o, i tutaj właśnie w ten sposób robię przeciągnięcie i mam na tym łuku półsłupek. Teraz półsłupek z narzuceniem, który jest troszeczkę wyższy od półsłupka, czyli narzucam nitkę na szydełko, ale dalej przechodzę, wyciągam, przerabiam tak jak normalny półsłupek, czyli, o, przeciągam przez trzy narzucenia, no i zobaczcie, tutaj mi się jakaś nitka zaplątała, ale właśnie zobaczcie, to oczko jest troszeczkę wyższe. Teraz przerabiam trzy słupki, czyli narzucam nitkę, przeciągam i wyciągam. Teraz dobieram sobie nitkę, ale nie przeciągam przez wszystkie trzy narzucenia, tylko przez dwa narzucenia. W ten sposób powstają dwa kolejne narzucenia i teraz dobieram nitkę i przeciągam przez te dwa narzucenia. I jeszcze raz, właściwie przerobię trzy razy tutaj takie oczko, czyli raz, pierwsze narzucenie, drugie, o, narzucenie i drugie przeciągnięcie. I teraz już ostatni z tych słupków, jeszcze może powoli go pokażę, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam. Teraz dobieram nitkę raz i dobieram nitkę dwa. No i teraz już tutaj kończę, domykam ten płatek przerabiając półsłupek z narzuceniem, czyli, o, narzucam nitkę i przeciągam przez trzy narzucenia i taki zwyczajny półsłupek, czyli przeciągam, o, i
w ten sposób zwyczajny półsłupek. No i w ten sposób przerabiam ten sam jakby, ten sam wzór, czy ten sam motyw przerabiam na każdym takim łuku rozdzielającym. No i w ten sposób powstaje mi 8 takich płatków, które oczywiście tutaj muszę zblokować, troszkę wykończyć, ale docelowo da mi taki kolczyk, w którym zamontowałam sobie bigle, czyli takie zaczepki i po prostu no to stanowi fajne uzupełnienie dla jakiejś sukieneczki, czy nawet ciemnego swetra na zimę. A ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie i mówię Wam do zobaczenia.